Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Assassin's Creed Brotherhood. Standardowo, jak to zawsze na początku odcinka, przypominam wszelakich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Ja sobie robię ostatni punkt synchronizacyjny, jeszcze podejdziemy sobie do gołębnika, zobaczymy jak tam nasze asasyny. Muszę ich częściej wykorzystywać, ale ich ciągle gdzieś wysyłam i ciągle ich tak jakby nie mam przy sobie, nie? Jeszcze mam gdzieś jeden punkt synchronizacji, o. A, no tak, ten tutaj. Zapomniałem o nim całkiem. Podbiegniemy a może jeszcze w tym, dobra. To jeszcze teraz sobie podbiegniemy, bo tutaj jest ogólnie chyba studnia. Bym chciał sobie do tej studni, bo tu obok jest leży Romulusa. Z tego co wiem, już powinienem mieć dostęp do... A, okej, tu była woda. Myślałem, że do siana wskoczysz, Ezio, kurwa, ty nie szalej tak, halo. Dobra, jak ja mam stąd teraz niby wyjść? Kurwa, Ezio, gdzieś ty wskoczył. Dobra, no widzicie, no Ezio lubi płatać takie psikusy. Dobra, tam chyba mogę wyjść, tam jest jakiś skarb w ogóle, nie. Czy tu jest takie zwykłe wyjście, czy coś? Dobra, tu widzę jakąś skrzyneczkę, a przeszukam ją sobie, znaczy ograbię. Jak to gra twierdzi, że to robię w ten sposób, no dobra, to niech jej będzie, nie? O, to jest druga, ojej. Kość słoniowa. Dobra, ale czy tu jest wyjście w ogóle jakieś inne niż to, co tam było? Jak stąd wyleźć teraz? Halo, gro. A dobra, tu mogę. Okej. Okej, no dobra, nie zauważyłem tego wcześniej. Czy on tu wskoczy? Wskocz. Dobra. Już się trochę, że tak powiem, przestrachałem, że stąd w ogóle nie wyjdę. Wybiegnę sobie tylko na jakieś otwarte tereny. Zawezwę konia. Koniu, chodź. Ja chciałem tak fajnie wbiegł, ale coś nie zaskoczyło. Dobra, gdzieś tam jest chyba ostatni punkt synchronizacji. Z miłą chęcią go bym sobie zrobił, tylko go sobie może zaznaczę, żeby się nie zgubić, czy coś. Wierzę, borczyw zrobione wszystkie, także jest spoko. Jest spoko. Zrobimy jeszcze tylko dwa leża, tak? Dwa, piąte i szóste leże Romulusa mi potrzebne. Dostaniemy sobie epic zbroję. Znaczy, dostaniemy, weźmiemy ją sobie, bo będziemy mieli klucze i musimy ją sobie wziąć sami, co prawda. Dobra. Co ja robię? Chciałem zejść z konia, tak w ogóle, żeby tam sobie zaskoczyć i go sobie może wezwać jeszcze raz, ale zobaczę, że to jest droga jednak. Także jest spoczko. Fajnie by było, gdyby mi te dwa leża poszły w miarę szybko, bo chciałbym je zrobić w tym jednym odcinku, a dalej to już jest cisnąć fabułę, skończyć sobie już tego asasyna, bo powiem wam szczerze, chciałbym już przejść do następnego. Jak najszybciej tylko potrafię. A właśnie, gołębnik jeszcze miałem obczaić, ogarnąć. Jezus Maria, nie tym się schodzi. Próbuję Y-kiem, jak w GTA, wiecie. Dobra, jak tam moje asasyny? Dobra, to tu się polewelowali. I asasyni, jak wy się tam macie? Tu mamy 9 level. To też już jest 9 level. No bardzo miło mi z tego powodu. Tutaj to jest w ogóle piękne, oni od razu skakują na 7. Wiecie, ci pierwszoligowi, nie? I teraz mamy jeszcze tak, zlecenia. Wenecja. Zniszczmy, nie? No to jakieś takie mało punktowane. Tutaj mamy 5 gwiazdek. I teraz tak, 9.
Może siódmy. To jest już chyba taki najwyższy level, jaki może być misji. Moskwa. Weź udział w bankiecie. Teraz zobaczmy, ile nam się tutaj. Na pewno bym chciał tą jedyneczkę sobie wysłać, nie? No i tą siódemkę na przykład. Po 570 spoko. Dadzą radę. Jak tu już jest 5-5, to może nie, ale. A. Kurwa. Same takie już. O, dobra, nie, zobaczmy. Może spróbują. Wytrójkę, tą piątkę. Dadzą radę na luzie. To niech sobie działają. I zaraz tam ten pierwszolevelowy asasyn zaraz będzie siódmolevelowym asasynem. Koń już mi gdzieś zaginął, ale już chyba. Nie, no dobra, jeszcze się powiedzmy przyda. Wyzwijmy sobie zatem nowego konia. No właśnie, tak sobie wtedy chciałem wejść. Tak jeszcze wiecie, kiedy koń w miarę podbiega do mnie, po prostu muszę sobie spamować ten klawisz, żeby on tak fajnie, wiecie, skoczył tutaj za szyję się łapiąc, nie? Tutaj też będzie studnia do odnowienia. O kurwa, mam 12 kart, no tak, bo misję podbierałem. Tak patrzę, miałem 3, mam 12, nie, no spoko, nie? Zresztą do banku będę musiał podejść, tam jeszcze będę miał w cholery kasy, zresztą, a nie, czekajcie, że te skrzynki otwierałem, god damn it. W tych skrzynkach też jakoś było chyba sporo hajsu, nie? No nie, tak chciałem tak. Tak gdzieś sobie jakaś skrzyneczka była. A że oni i tak bronią niby, co? A, pomocy! God damn it. Nie, tak jakby. Nie jestem do końca we walce chyba. A nie mam asasynów. Fuck my life. Co tu się dzieje w ogóle? Halo! Ciachaj go! Tego może mi się uda. A! Goddamit, leczenie, pomocy. Czemu nie ma serii? O, to jest moje pytanie. Człowiek chciał tylko skrzynkę zgarnąć, nie? Ale mam też masę ciała do przeszukania w sumie. A podczas przeszukania nie mogę się podleczyć. A to szkoda. No trochę wam powiem. Trochę tu poszedłem nie taką taktyką, jaką powinienem. Myślałem, że uda mi się po cichu. Oni się odwrócili, no. God damn it, no kto by się spodziewał, no. Na przykład tak nie do końca może ja. Że oni się tak znienacka odwrócą. A może ja chciałem tutaj wejść na górę w ogóle? No, halo Ezio, skakuj tutaj. Chyba i tak muszę gdzieś tu wskoczyć, żeby sobie tam podejść. Gdzieś tu po tych kolumienach, nie? Okej, okay, tutaj pyk, pyk, tam na górę i mamy punkt widokowy, także powinno być okej. Okay. Od razu sobie, wiecie, wykupię tutaj studnię, to będzie ostatnia studnia bodajże. Tu się w ogóle miasto kończy. Dobra, co my tu mamy tak w ogóle? No to jest niby lekarz. Studnia jest tu. Wejście do tunelu. No, studnia, wejście do tunelu. Jedno i to samo. Mamy wszystkie punkty widokowe. Wszystkie praktycznie kramy wykupione są. Z tego co ogarniam. To tutaj jest ostatnia studnia do remontu. No, czyli widzicie, no wszystko co takie wiecie. Z tych takich przydatnych rzeczy wyremontowane. Z tych mniej przydatnych rzeczy nie wszystko, bo to w cholerę kosztuje.
Ja na razie jakoś tak inwestowałem bardziej te hajsy w jakieś takie przydatne mi rzeczy niż znaczy, no wiecie, no w remonty tego wszystkiego, tego, co by mi się przydało, nie? Co ta studnia jest? Tu. Okej. Gdzieś tutaj jest chyba kolejne też leże, bo słyszę wilki, nie? Teraz tak, albo zrobię długaśny ten odcinek, żeby już, wiecie, wziąć tą zbroję, ewentualnie jednak zrobię dwa, bo no tutaj już się trochę czasu zeszło z tym bieganiem. Teraz się przeniesiemy po prostu, gdzieś to było tutaj na górze chyba, nie? Najwyżej, wiecie, no ze studni do studni się przeniesie, to nie ta studnia była, to chyba ta. Tak wiem, że prawy górny róg mapy, no. W sumie zawsze mogę to sobie sprawdzić, kurwa, przed wejściem do tunelu i by było chyba dużo łatwiej w ten sposób, niż strzelać i się przenosić 15 razy. Dalej też się nie roztegowałem z tym, dlaczego... To było sobie pióro, tak po prostu. Okej. Okay. Dlaczego nie działają mi asasyny z dysku SSD? Tego nie rozumiem. Dobra, gdzie jest to leży Romulusa? Pewnie tam niżej. Obstawiam. Tak jest. Tutaj już widziałem wcześniej, jakaś skrzyneczka się mi migała. Czułem, że tutaj też będzie właśnie leże. Wolałbym takie, gdzie muszę trochę powalczyć, niż biegać i skakać i patrzeć, że muszę w coś strzelić, tak jak to było ostatnio. Bo ewidentnie, kurna, mi to nie poszło. Nie poszło mi tak szybko, jakbym chciał, żeby mi poszło, nie? No świetnie, nie ma tak na wstępie wpaść do wody. Dobra, no ewidentnie tutaj będę walczył, nie? We have recruited many new men to our cause. I merely speak the name Romulus and they obey. Bene. Our prophecies move them as predicted. Together we will create a new religious heart. Assassino! Mobilize your followers! Okej, okay. I tego mam gonić, tak? No oczywiście. Jakże mogło być inaczej? Czyli akcja z bieganiem tym razem. Chyba mogę ich omijać, nie? Mam, ogólnie mam tamtego gonić, także... Ej, halo! What the hell? Co jest? Tędy. No goni mnie całe stado tych kurna Romulusów. We must kill the assassin. Romulus commands it. Okej, okay. Czyli tu się mamy bić, tak? Wait a second. Kill him. And Romulus will return to bless all of us. Dobra. Teraz miecz. Szybko poszło. Co, kolejni? Czy oni będą uciekać? Dobra, kolejni będą ze mną walczyli, tak? Okej, okay, to chyba wszystko. Muszę ścigać tamtego dalej. On tak jakby nie za specjalnie ucieka chyba. Ała. Z tego co zauważyłem. Dobra, tutaj szybkie cięcie, no i biegnę za nim dalej. Nie wiem, czy on się ode mnie jakoś
Tak. Kurwa mać Ezio, no muszę zmniejszyć odległość od celu, no ja to wiem, gro. Może mi tu... Właśnie, wszystko przeszkadza jak na razie, nie? Dobra. Może jakoś go tam podgonię troszeczkę. Ała. Tędy? Nie, tędy mam nie biec. Ała. Chyba tu mnie biją te pieseły. Tędy muszę biec, okej. Dobra, sprintuję zatem, on tutaj już sobie bramę jedną zamknął. Tutaj znowu będę miał chyba jakiś etap, gdzie... Wait for me! Wyskaczy na mnie kilka i będę ich musiał pozabijać. Ten zdziwiony. Zradzili go. Halo, Hono, ja cię chcę killiu. Dobra, zabójstwa w serii i was nie ma, chłopaczki. Dobra, tu sobie nie wbiegnę, ale tu sobie chyba wskoczę, nie? Tak jest. Więc jakoś po tym... Chyba tam dam radę przeskoczyć. No ta kamera czasami dziwnie lubi działać. Okej, ale to chyba nie koniec wszystkiego. Nie koniec biegania po tych... tutaj na górze. O, skrzyneczka. How nice! Tutaj widzicie, no taki... Parkourowo walczący motyw nam tutaj wskoczył. Dosyć miło i ciekawie. A już kolejne łażą z kurwi bąki. Ewidentnie wyżej, tam już będę musiał z nimi walczyć, już to widzę. Oczywiście nie chciałbym spaść, nie? Ała, halo, panie ziomek. Ach, ta seria zabójstw. No i ostatni mnie kurna musiał machnąć, ale go skontrujemy. Źle nie poszło. Mogę sobie też podnieść flagę. Jak już tu jestem, to wiecie, no przy okazji standardowo. No mogę ich poprzeszukiwać. Macie coś ciekawego? Podleczę sobie ten jeden kwadrat zdrowia. Czemu nie? Noże do rzucania. Ale to mam pełno akurat. Wszystko mam zapełniono. Dostałem jedno lekarstwo. To miło z ich strony. Mogę to przeszukanie trwało szybciej, to bym sobie, wiecie, podchodził. Klik, przeszukani wszyscy, możemy biec dalej, nie? Ale niestety nie jest tak wesoło. Okej, dobra, już bałem się, wiecie, że spadnę nie po tej stronie kraty, po której powinienem. Oczywiście to muszę sobie popływać, bo sobie trochę źle przeskoczyłem. Jeszcze ta presja, wiecie, zmniejsz odległość do celu. God damn it, daj przejść, bombel. O Jezu, nie muszą do mnie szczylać. Nie, zamknąłem go do wody, chyba umarł. Ten do mnie oczywiście musiał strzelić, kiedy... kiedy byłem w trakcie wykonywania skoku i tu jest ta głupia rzecz, która się dzieje, bo animacja się jebie. W trakcie skoku, wiecie, skok przerywany, to ciało leci dalej, to jest nieważne, nie? Jesteś pewien? Nieważne ilu was będzie, ja mam lekarstwo. Aha, dobra, no jak... No chyba, że będą do mnie tak szutować, nie? Dobra, tutaj seria zabójstw. O, dobra. Nie, poszła kontra, okej. Okay.
No i seria chyba teraz. O, kontra, dobra, siadła. I mogę chyba serię zawój skontynuować, tak jest. Przecież ja to spamuję jak pojebany, bo w ogóle jestem popierdolony, ale... Okay. Did you learn all those lies from your Borgia masters? I speak the truth. It is you who tell the people lies. Give me the code sheet. All I will give you is death. Nie bądź taki hop, panie kolego. Patrzcie, był taki do przodu, nie? Ej, było zabójstwo przez chwilę. Przeszukam go sobie, on był jakimś takim dokozaczonym ziomkiem. Ale nie ma nic ciekawego. Ile tu ciał w ogóle leży? God donut. Przeszukam sobie jakieś, nie? Może dostanę jeszcze jakieś lekarstewko, ale tu już chyba więcej walki nie będzie, bo już... Wiecie, tu jest takie... Trzeci ten... Jak ja mam tam wejść? Halo, halo. Pasowałoby mi wejść na górę jakoś, nie? To jest ogień. Tak średnio bym powiedział. Jak ja mam tam wejść? Halo, halo, gro. Jest ogień. Tutaj to, że sobie tutaj wskoczę, to mi chyba nic nie da. No właśnie. Ezio nie... Ej, wait. Tu coś jest. Coś po tym mam się przewspinać? No to chyba wychodzi. Że to będzie to. Dawaj, Ezio. Szkoda właśnie, że wiecie, że... Tak w miarę postępu Ezio nie uczy się tego, że może się począć poruszać szybciej, nie? Gaddona, to oczywiście nie. Wcisnąłem gałkę w dół, ale to jednak chyba nie o to chodziło. A tutaj do końca, kołysanie się i do przodu. Czy ja tu muszę mieć gałkę w prawo, w górę? Kurwa, nie wiem. Dobra, musiałem mieć w prawo. Już sobie doszedłem do końca, żeby, że tak powiem, Ecen nie stwierdził, że skoczy sobie na ścianę, na przykład tamtą, nie? To wiecie, że to różnie działa. To jest chore. Po prostu to sterowanie czasem właśnie w takich momentach jest po prostu trochę złe. Słój pijawek, cóż za ciekawe znalezisko. Ruda srebra, no to już lepiej. Po co mi swój pijawek? To pewnie u medyków mogę chyba zostawić, czy coś. W ramach jakiejś tam misji, nie? A widzicie, tutaj na tych lóżykach wszędzie jest 6 po prostu. To mnie zmyliło ostatnio. No i dobra, i mamy jeszcze ostatnie leże, do którego się udamy praktycznie chyba bezpośrednio, bo ze studni do studni, znaczy z tego do tego, z kanału do kanału, czy tam tunelu do tunelu, po prostu. Także będzie dłuższy odcinek, ale zrobię te dwa leża teraz, no jeszcze sobie po zbroję pójdziemy od razu, także... God Donut, to będzie po prostu miłe doznanie, wiecie, taka epicka zbroja, to jest zawsze fajna rzecz. Ciekawe jest to, że wchodzimy, wiecie, taką... A, nie, dobra, bo tutaj wychodzę z tego.
Pomyliłem trochę fakty. Tu wychodzimy z Leża, a nie... A nie... Z Tentagesa. Z tunelu, nie? Dobra, gdzie jest ostatnie Leże? Akwedukty mam wszystkie. O, gdzie jest ostatnie Leże Romulusa? Kurwa, jestem ślepy. Okej, okay. Może to się zaraz doda. W sumie wiecie, nie mam pełnej pewności. Na przykład nie muszę jeszcze zrobić jakiegoś zadania. To mi się w ogóle coś podświetla, nie? Mam też 36 tysięcy skarbów. To chyba dość sporo. Tutaj są misje zabójstw. Nie chcę misji zabójstw. A mogę do gołębnika co najwyżej podejść. Mam już asasyny powinny wrócić. Powracać znaczy z ten. Z misji. Na górę, Ezio, na dół złazisz. Czy ty mądry jesteś? Tu jest gołębnik, okej. Okay. Dobra, podejdźmy do gołębnika, się zorientuję, gdzie jest jeszcze tamto jedno Leże Romulusa. A, na szósty poziom skoczyła. No, to też zawsze, nie? Okej, okay, ta wskoczyła na... Tu wskoczyło na ósmy, ta wskoczyła na szósty. Także jest to nice. No i od razu możemy ich gdzieś sobie wysłać, nie? Barcelona? A ci jeszcze nie wrócili, okej. Okay. Wenecja jest główne zadanie. Ten policzek... jakieś takie, nie wiem, na 4 chyba, jak ten by było. 4 kropki. O właśnie. To ta dwójka sobie na luzie już tam ogarnie, nie? Dobra, tylko gdzie jest ostatnie Leże Asasyna? Czy ja je będę, czy ja jeszcze tak jakby fabularnie sobie nie odblokowałem tego? Nie, powinno być na mapie już, bo mam wszystkie akwedukty. To się chyba tylko akweduktami miało. Może jednych znaczków jest na tej mapie. Ja pierdziu. To jest Leonardo. Nigdzie nie widzę głowy wilka. No nic, dobra, poczytam sobie najwyżej, wiecie, zakończymy tutaj ten odcinek jednak. No widzicie, nie ma tego jednego Leża. Poczytam sobie zaraz w necie, jak to jest z tym ostatnim Leżem. Leżem Romulusowym i najwyżej jak trzeba porobić trochę fabuły, żeby tam dojść, no to sobie zrobimy trochę fabuły. No nic więcej z tym nie zdziałam w tym momencie, nie? Jeżeli go nie ma teraz, no to trudno. Także tutaj będziemy kończyli. Dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajos.